Cześć, witajcie po tej przerwie świąteczno-noworocznej. Wracam do Was z odcinkiem zainspirowanym, myślę, że tematem, o którym ostatnio jest bardzo głośno, bo billboardy, reklamy, pewnie wszyscy trafiliście, wiecie przynajmniej, że powstał taki serial jak Wiedźmin. Nie wiem, czy go oglądaliście. Ja osobiście, jako fan już opowiadań i sagi, które przeczytałem w gimnazjum, polecił mi je kolega, nawet pamiętam, że specjalnie się rozchorowałem, żeby dwa ostatnie tomy sagi przeczytać wtedy ciągiem w gimnazjum, kiedy jeszcze tak naprawdę wcale nie czytałem specjalnie dużo książek i do dzisiaj uważam, że może nie jest to absolutne arcydzieło literatury światowej, ale książki Sapkowskiego naprawdę dają radę i nie jest to tylko taki świat fantazy, w którym dzieje się dużo, dużo akcji, dużo, dużo jakichś takich wciągających rzeczy. Jest tam też dużo ciekawych przemyśleń, jest tam też trochę filozofii już w książkach Sapkowskiego. Kilka ciekawych wątków do przemyśleń odnalazłem też właśnie w serialu i o jednym z nich, a mianowicie o wątku przeznaczenia, tego czy istnieje coś takiego jak przeznaczenie w naszym życiu, czym ono też może być, o tym chciałbym porozmawiać, o tym chciałbym opowiedzieć dzisiaj, więc zostańcie ze mną. Jak to jest z tym przeznaczeniem? Nie wiem, wierzycie w przeznaczenie, w to, że mamy jakąś misję, każdy z nas ma jakąś konkretną misję do spełnienia tutaj na Ziemi. Nie wiem, jest gdzieś jakaś ta osoba, ten partner, który jest nam przeznaczony, jak jego odnajdziemy, to zbudujemy ten najlepszy możliwy związek tutaj za życia. Czy mamy coś do zrobienia, nie wiem, mamy konkretną ścieżkę zawodową. No, te wszystkie wątki można podpiąć pod przeznaczenie. Myślę, że większość z nas podchodzi do niego trochę z przymrużeniem oka, ale czy do końca? Ja myślę, że mam sam, jak zacząłem o tym myśleć, to odkrywam, że mam kilka dość zaskakujących przemyśleń na ten temat. Wracając jednak do serialu, do Wiedźmina, w zasadzie to hasło przeznaczenie, to słowo przeznaczenie jest tam odmieniane przez praktycznie wszystkie przypadki, bo też trójka głównych bohaterów, Wiedźmin Geralt, czarodziejka Yennefer i księżniczka Ciri, ich niejako łączy przeznaczenie, ten wątek tego przeznaczenia jest osią napędową fabuły. I będę się starał nie spoilerować za bardzo, ale uprzedzam w tym momencie, że trochę tych spoilerów może z fabuły być. W każdym razie, zanim oni wszyscy się spotkają, myślę, że fajnie do wątku przeznaczenia przygotowuje nas na przykład historia czarodziejki Yennefer. Wiemy z jej jakby z jej takiej historii jej genezy, która jest pokazana w serialu, że zaczyna swoją przygodę, zaczęła jako osoba bardzo słaba, zależna z nizin społecznych, w zasadzie sprzedają ją jej, no może nie rodzice, jej ojczym. Czuje się zupełnie nieatrakcyjna, o czym marzy to marzy o sile, o niezależności, o potędze, o tym, żeby stać się atrakcyjną i w zasadzie największym lękiem jest, że nikt jej nigdy nie pokocha. I kiedy jakby już poznajemy ją w serialu na takim, jest przedstawiona jako już taka w pełni ukształtowana postać, to znajduje się ona w momencie, powiedziałbym, i to też jest wątek dość bliski mojemu kanałowi, w momencie takiego kryzysu egzystencjalnego. Teoretycznie osiągnęła wszystko, co chciała osiągnąć. Chciała być potężna, stała się potężną czarownicą, jest potężna, słuchają jej królowie, działała długo na dworach królewskich, chciała być atrakcyjna, no miała, opowiada zresztą o tym w pewnym momencie, miała wielu kochanków i chociaż ramiona kochanka, jak sobie żartuję, no dają pocieszenie, dają satysfakcję, ale zawsze tylko na chwilę, to zaraz przemija. Chciała być, bała się, że nigdy nikt jej nie pokocha, no jak się okazuje w serialu już dwóch mężczyzn się w niej zakochuje, obdarza ją tą swoją miłością. Mimo tego ona jest no, niejako nieszczęśliwa, nie może odnaleźć trochę tego swojego miejsca na ziemi, tego swojego sensu, więc na przykład wybiera tutaj kolejną rzecz, której jakby też nie może mieć przez pewne decyzje fabularne. Marzy o tym, żeby mieć dziecko, niejako czuje, że to dziecko ją wreszcie odmieni, że wreszcie może poczuje sens, że może to będzie to, co daje jej to szczęście. Wiedźmin Geralt z kolei raczej stara się wieść proste życie, pokpiwa sobie nawet z tematu przeznaczenia, choć
z drugiej strony stara się jakby żyć życiem, które zostało mu przeznaczone, bo został kiedyś jako dziecko oddany wiedźminom. Oni go niejako stworzyli, zamienili go w tego wiedźmina, no i on teraz jako taki łowca potworów w zasadzie jego takim marzeniem jest się nie angażować specjalnie w żadne konfliktowe, trudne sytuacje. Ma zabijać potwory, to jest jego rola w tym świecie, chce ją po prostu dobrze wypełniać, wieść niejako spokojne, biorąc pod uwagę, że jest łowcą potworów, niejako spokojne życie. O tej swoją drogą neutralności Geralta, czy da się zostać neutralnym i nie angażować się w różne decyzje moralne, to chcę zrobić osobny odcinek, mam nadzieję, że mi się uda. Niemniej jednak mamy więc Yennefer, mamy więc Geralta, no i trafiają na te koleje przeznaczenia. Choć jest więc tak, że i Geralt, i Yennefer mają jakieś swoje cele, zamierzenia, pragnienia, marzenia, nie wiem, swój pomysł na życie, czy też szukają usilnie tego swojego pomysłu na życie, to serial nie tyle pyta, czy przeznaczenie istnieje, ale dość brutalnie co chwilę jakby weryfikuje tych naszych bohaterów i pokazuje im, że mają jakieś przeznaczenie, że muszą tą ścieżką podążać, wpycha ich co chwilę to przeznaczenie, jakaś taka niewidzialna ręka, niewidzialna siła w różne decyzje, wpadając na różnych ludzi, angażując się w różne zadania, przygody, też nawet w relacje między sobą też są niejako wepchnięci przez przeznaczenie. No i oczywiście pytanie, nad którym warto się tutaj zastanowić, czy tak rzeczywiście jest, czy istnieje nasza niejako wolna wola i my sami sobie wybieramy w życiu to, co powinno się z nami dziać, to nasze przeznaczenie, czy sami je wykuwamy, jesteśmy, jak mówi przysłowie, tym kowalem własnego losu, czy jednak to przeznaczenie jakby istnieje, nasze życie jest od góry zdeterminowane. Pierwsza taka teoria, w ogóle pierwszy wątek, na który trzeba sobie odpowiedzieć, ja tym dość mocno się w swoim czasie interesowałem i do dzisiaj bardzo chętnie poznaję jakieś odpowiedzi na te pytania, jest jaka jest w ogóle natura czasu, ponieważ są różne teorie fizyków i możemy się spotkać z takim opisem czasu, jakoby tak naprawdę wszystko, co się zdarzy, już niejako istniało, czyli czas jakby już jest w zasadzie całościowo stworzony i tak naprawdę my trochę bardziej jesteśmy nie jak osoby, które tworzą tą swoją przyszłość, tylko jak oglądające film, który już tak naprawdę został nagrany, został stworzony. Można się na przykład w książce, którą bardzo lubię, Kurta Vonneguta, zresztą w ogóle w jego twórczości przewija się ta idea, w takiej jego książce Syreny z Tytana, którą właśnie lubię, pojawia się wątek takiej, on to nazwał, to jest totalnie wymyślony termin, infadybuła chronoklastyczna, ona tam sprawia, że jedna z postaci zaczyna widzieć jakby całościowo i swoją przeszłość i przyszłość, czyli widzi ten czas w inny sposób niż my go widzimy, ale to sugeruje jasno, że w zasadzie to nawet więcej niż przeznaczenie, że już wszystko, cała nasza przyszłość jest zapisana, jest stworzona, więc my tak naprawdę na nic nie mamy wpływu, możemy tylko to, co się za chwilę wydarzy, to nasze przeznaczenie takie w 100% zdeterminowane odkrywać. No ale załóżmy, że tak nie jest, że ta teoria fizyczna się myli, że czas dopiero jest stwarzany jakby z każdą sekundą, z każdym momentem naszego życia, więc mamy na coś wpływ. Tutaj znów, co do tej wolnej woli, są ludzie, którzy wyznają takie teorie, można powiedzieć, deterministyczne, czyli tu jest bardziej już pytanie, na ile jesteśmy tak naprawdę zdeterminowani, chociażby przez nasze geny. Czyli otrzymujemy jakieś cechy w naszym spadku genetycznym, po naszych przodkach, po naszych rodzicach i to już dość mocno warunkuje, jaki mamy charakter, temperament, w jaki sposób podejmujemy pewne różne decyzje życiowe. Muszę przyznać, że ja z każdym rokiem coraz bardziej się przekonuję, też obserwując chociażby moją córkę i jej podobieństwa do mnie i to, jak się zachowuje w różnych sytuacjach, coraz bardziej przekonuję się do tego, że myślę, że jesteśmy bardzo mocno zdeterminowani i myślę o różnych wyborach życiowych, które podjąłem w przeszłości i oczywiście zawsze mogłem wybrać inaczej, ale myślę sobie, znając już siebie, czy naprawdę to było tak, że były równe szanse, że wybiorę, nie wiem, opcję jedną albo opcję drugą, więc myślę, że to, jaką osobą jestem, chociażby z bagażu genetycznego, ale też moich doświadczeń, mojego wychowania, wzorców, jakie miałem w dzieciństwie i przez resztę życia, to bardzo mocno wpływało na różne moje decyzje. Trochę też tak, że mogę pewne decyzje w przyszłości teoretycznie przewidywać.
No ale tutaj dochodzimy też do pewnego paradoksu, bo skoro mogę przewidywać i wiem, że jestem w jakiś sposób uwarunkowany na to niejako jakby swoje przeznaczenie, no to mam tą wolną wolę i mogę samemu kształtować tą swoją ścieżkę, czy jest przeznaczenie, przed którym niejako nie ucieknę? Jest taka fajna scena w filmie Matrix, w zasadzie w drugiej części, która jest dużo mocniej krytykowana, to było bodajże Matrix Reaktywacja, kiedy Neo rozmawia z agentem Smithem. Because of you, I've changed. I'm unplugged. A new man, so to speak, like you, apparently free. We're here. We're not here because we're free. We're here because we're not free. There's no escaping reason, no denying purpose, because as we both know, without purpose, we would not exist. Z jednej strony obaj uwolnili się już w tej drugiej części niejako z Matrixa, więc powinni być wolni. Z drugiej strony agent Smith zwraca uwagę na to, że wcale nie są wolni. To, że się tutaj spotykają, absolutnie było zapisane gdzieś i po prostu musieli podążyć tą ścieżką. Nie jest to do końca wytłumaczone, czy istnieje jakieś przeznaczenie, czy istnieje jakiś wyższy poziom zaprogramowania tego wszystkiego. Po prostu oni obaj, biorąc pod uwagę, kim są, jakimi są charakterami, po prostu musieli się ponownie spotkać, musieli się niejako ze sobą zderzyć, więc byli bardzo, bardzo mocno zdeterminowani. Z drugiej strony francuski filozof, egzystencjalista, tutaj też nieraz do niego wracam na swoim kanale, ciekawa postać, Jean-Paul Sartre, pisał, znaczy jego zdaniem w ogóle takim największym grzechem z perspektywy egzystencjalizmu jest tak zwana zła wiara. Zła wiara oznacza odrzucenie perspektywy swojego wolnego wyboru, odrzucenie myślenia o tym, że mamy na wszystko wybór, na wszystko, że mamy na ogromną ilość aspektów naszego życia wybór i są one naszą decyzją, mamy na nie wpływ i takie trochę poleganie na tym, że ja na przykład jestem zdeterminowany w taki sposób, nie wiem, takie mam geny, tak mnie wychowano, taki mam teraz charakter, taką mam trochę sytuację, do której doprowadziła mnie rzeczywistość i dlatego no tak naprawdę nie mogę nic zrobić, nie wiem, z sytuacją, w której jestem, ze związkiem, w którym jestem, z pracą, jaką wykonuję, tak trochę jest. On, fajnie Sartre to tłumaczy, on nie przekreśla niejako tego, że jesteśmy zdeterminowani, używa takiego fajnego przykładu, używa takiej anegdoty, że jeden człowiek rodzi się z lwim, a drugi z tchórzliwym sercem, co jednak nie zmienia faktu, że startujemy z różnych poziomów, ktoś jest odważniejszy, ktoś jest dużo bardziej tchórzliwy, ale mimo wszystko w momencie, kiedy możemy się wykazać odwagą, jedni mają ciężej, inni mają łatwiej, ale i tak możemy to zrobić. Więc powiedzmy zgodnie z tą teorią, niby mamy, jesteśmy zdeterminowani, jesteśmy przez ten cały bagaż posuwani w stronę jakiejś decyzji, ale nadal to my mamy tą ostateczną decyzję, my mamy tą wolną wolę i możemy tak finalnie zadecydować. To zmierzając do puenty. To istnieje to przeznaczenie, czy nie istnieje? No oczywiście każdy z nas musi sobie zdecydować sam, czy jesteśmy jak Wiedźmin, jak Yennefer, jak Ciri, jak bohaterowie właśnie Wiedźmina i trochę nie mamy wyjścia, musimy koniec końców podążać tą wybraną ścieżką, musimy zrealizować ten cel narzucony nam gdzieś tam odgórnie, czy jednak jesteśmy zupełnie wolni, mamy w pełni wolną wolę, to my wykuwamy sobie ten los. Każdy z Was sobie odpowie, napiszcie koniecznie w komentarzach, jak Wy uważacie, ale teraz może Was zaskoczę moim podejściem. Wydaje mi się, że jest coś takiego w naszym życiu jak przeznaczenie i chociaż nie wierzę, jak wiecie, specjalnie w jakąś siłę wyższą, która dla każdego z nas zaplanowała jakiś konkretny program do wykonania, to ja to przeznaczenie rozumiem trochę jako optymalne spełnienie naszych możliwości, czyli otrzymując z genami, z wychowaniem, z doświadczeniami, z tym, co przeżyliśmy w życiu, otrzymując jakąś pulę umiejętności, zasobów, tego, w czym jesteśmy dobrzy, tego, co naprawdę będzie nam sprawiało przyjemność, uważam, że to niejako wybiera naszą ścieżkę i fajnym, ważnym zadaniem życiowym jest odkryć tą ścieżkę taką optymalną dla siebie. Bo inaczej oczywiście można z tym walczyć, można przed tym uciekać, można zaniechać tych poszukiwań i zatrzymać się na jakimś takim pułapie, który jest taki sobie, ale znośny. Myślę, że inaczej, jeśli nie podążymy tą ścieżką, jeśli nie odkryjemy tej naszej ścieżki, więc niejako przeznaczenia, zawsze będziemy się czuli niezrealizowani do końca,
będziemy czuli, że nie wykorzystaliśmy w pełni naszego potencjału, że odpuściliśmy, że przeżyliśmy może niezłe życie, ale nie nasze, życie trochę kogoś innego, według wizji kogoś innego. Tak ja to trochę widzę. Jest to też ciągły proces. Myślę, że niezły jestem w poszukiwaniach i odkrywaniu tej swojej ścieżki życiowej. Absolutnie nie uważam, że ją w pełni, w 100% jeszcze odkryłem. Szukam, nie wiem, co jest, jeżeli kiedykolwiek uda mi się ten cel zrealizować i pod koniec życia, jak będę je postrzegał, jak się sam ze sobą z tego życia rozliczę, ale zachęcam Was przynajmniej do zastanowienia się nad tym, co może być tą Waszą ścieżką, co może być tym takim bardzo luźno rozumianym, ale mimo wszystko przeznaczeniem. Tyle na dzisiaj. Nagrałem ten odcinek, jeśli zauważyliście, w trochę innej formie, trochę mniej w zasadzie w ogóle ze skryptu, trochę bardziej z głowy. Może jestem w niektórych stwierdzeniach mniej precyzyjny, ale zależało mi, tak jak myślałem o swoim kanale do tej pory, żeby być może trochę bardziej autentycznym, może żeby być trochę bardziej fajniejszy kontakt z Wami łapać. Dajcie znać, co myślicie o takiej formie. Dla mnie coś nowego, ale fajnie było spróbować. Jeśli Wam się podoba, jeśli chcecie więcej tego typu odcinków, pamiętajcie koniecznie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, żeby zostawić tą subskrypcję. Zapraszam Was też na Instagram Czeka Absurdalnego. Tam trochę, ostatnio trochę moich wierszy tam ląduje, ale też jakichś takich innych inspiracji z mojego życia. To tyle. Widzimy się, myślę, że niedługo. Do zobaczenia.